witam Was dzisiaj w stylizacji szalikowej, którą możecie wykonać samodzielnie. Oto piękny szalik kolorowy, który już nawet 7-letni twórcy będą mogli wykonywać. Jest miękki, puszysty, ma takie dosyć szerokie oczka, tutaj frędzle. No i jest naprawdę cieplutki i milutki, zrobiony ze świetnej włóczki. Mamy dwa zestawy pod tytułem stylowy szalik. Jeden jest w takich kolorach troszkę morskich, drugi takich bardziej ognistych. Zestawy zawierają trzy motki, a jeden Wam może otworzę, to pokażę Wam, jak wygląda w środku. A w środku jest tak, o, zdejmiemy tą folię, żeby nie świeciłam. Już sekundę. Trzy motki, szydełko i specjalne krosna do robienia szalika, dzięki którym szybciutko będzie można go zrobić. Motek, słuchajcie, nitka, przeplatamy, przekładamy. Zabawy jest tym sporo, ale jeżeli nie opanowaliście drutów, myślę, że takie małe krosna będą bardzo wdzięcznym elementem pracy. Potem wystarczy po prostu przekładać poszczególne oczka. Ułatwia temu na przykład to, że to szydełko jest takie, znaczy te krosna mają takie wgłębienie, szydełko jest proste, nie jest haczykowate i przekładanie wszelkich nitek będzie dosyć łatwą rzeczą. Sam motek to taka miękka włóczka, która, umówmy się, czekajcie, zdejmę, pokażę Wam go z bliska, pozwoli na popełnienia błędów. Tak, więc jak coś nie dociągniemy, nie zaciągniemy, no to te wszystkie dzyndze wystające z włóczki pozwolą nam ukryć takie niedopatrzenie. A świetny patent na prezent. Oczywiście potem takie krosna Wam zostają, kupujecie sobie jakieś motki i robicie sobie dowolny szalik z dowolną długością frędzli, jaka Wam się tylko podoba. Miłej zabawy życzę.